Teraz zaczniemy rozmawiać o komunikacji komponentów, jak komponenty mogą się komunikować między sobą. I generalnie są dwa sposoby na komunikację. Możemy przejść od komponentu u rodzica do komponentu dziecka, czyli od komponentu nadrzędnego do podrzędnego, i możemy również przejść od komponentu dziecka do komponentu rodzica, czyli od komponentu podrzędnego do komponentu nadrzędnego. I w tym odcinku przyjrzymy się pierwszemu sposobowi komunikacji, czyli od komponentu rodzica, jak przejść do komponentu dziecka. I teraz przyjrzyjmy się naszemu komponentowi home i naszemu komponentowi rejestracji register. I nasz komponent rejestracji, register, jest komponentem potomnym naszego komponenta home. Używamy go tutaj w środku komponenta home. Więc zamierzamy tutaj wysłać dane do naszego komponentu rejestracji z naszego komponentu home. I dane, które wyślemy do tego komponentu, ponownie wykorzystają te wartości, które zostaną wysłane. Musimy więc udostępnić te wartości. I w tej chwili mamy nasz value component. Tutaj jest nasz value component, który jest chroniony przez autoryzację. Tutaj nasz value component jest tutaj chroniony przez autoryzację. I w tej chwili nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby wysłać token, aby pobrać te informacje z serwera. Więc to, co teraz zrobię, żeby to obejść, to po prostu pozwolę na anonimowy dostęp do tej metody getValues. Bo w tej chwili dostajemy tutaj unauthorize. I tutaj, żeby te wartości nam się nie wyświetlają z tego komponentu. No to jak sobie dodamy tutaj allowAnyMouse, czyli żeby każdy miał dostęp do tej metody, obejdziemy autoryzację, wytniemy sobie to stąd i damy sobie o tutaj, żeby było to tak lepiej. Teraz jak to zapiszemy i teraz wrócimy do naszej przeglądarki. Dobrze, czyli przechodzimy teraz do przeglądarki i teraz jak sobie odświeżymy stronę, to już nie będziemy tutaj dostawać unauthorize, tylko będą już pobrane te wartości. Widzimy, nie ma już unauthorize, i są pobrane te wartości i są tutaj wyświetlone. No i co robimy z tymi wartościami? No to odzyskujemy te wartości w naszym komponencie home, a następnie przekazujemy je w dół. Wróćmy więc teraz do kodu. Wracamy do kodu i teraz w naszym home komponencie, tutaj jest nasz home komponent, nie mamy jeszcze metody wewnątrz tego komponentu, aby pobrać te wartości. Wróćmy więc do value komponentu. Tutaj jest value component. Tak, value component. I zamierzam teraz skopiować metodę getValues. Kopiujemy. Wracamy do naszego home komponentu i wklejam tutaj tą metodę. Wklejamy ją tutaj na dole. Teraz nasz home component ma metodę getValues. Teraz oczywiście musimy wstrzyknąć klienta HTTP do naszego konstruktora, czyli tutaj potrzebujemy wstrzyknąć klienta HTTP, HTTP, tak? I to jest nasz HTTP klient. Klient i to jest ten klient. Dodajemy oczywiście tutaj import. Import Angular Common HTTP. No i jeszcze tutaj w naszym home komponencie potrzebujemy właściwości values. Możemy sobie to skopiować i tutaj na górze, jak mamy register mode, dodamy sobie również właściwość values, która jest typu any. OK. No i w tym momencie już nie mamy żadnych błędów. No i teraz jeszcze co musimy zrobić, to w ngOnInit tutaj wywołać tą metodę getValues, czyli this i wywołujemy get
values. Get values i średnik na końcu. Możemy teraz zapisać nasz home komponent. No mamy to teraz dokładnie tak jak w naszym value komponencie. Tutaj też wywoływaliśmy get values, aby te wartości zostały pobrane. I teraz możemy usunąć cały ten value komponent. Nie potrzebujemy go już więcej. Wybieramy delete i potwierdzamy usunięcie komponentu. I w tym momencie został usunięty nasz komponent value. My go już więcej nie potrzebujemy. Jak usunęliśmy nasz value komponent, no to teraz musimy przejść do app module. Mamy tutaj app module i tutaj musimy również usunąć nasz value komponent. Tutaj mamy deklarację do value komponent. Usuwamy, tak, usunęliśmy i teraz również usuwamy import. Usuwamy import i teraz możemy to zapisać. App module możemy sobie już zamknąć. Dobrze, i teraz w naszym home komponencie możemy się upewnić, że wartości rzeczywiście wchodzą do naszego home komponentu. No to tutaj przejdźmy sobie do home komponentu HTML i że rzeczywiście te wartości zostały tutaj pobrane. No to przechodzimy do home komponentu i możemy sobie tutaj dodać do naszego home komponentu na końcu paragraf, żeby sprawdzić, czy mamy te wartości. Dodajemy sobie paragraf i teraz tutaj możemy skorzystać z ng4tab i teraz iterujemy się po wartościach, czyli tutaj będzie values, a tutaj będziemy pobierać value wartość, no i tutaj będziemy wyświetlać te wartości, czyli będziemy wyświetlać wartość i będziemy wyświetlać name. I teraz przejdźmy do naszego app komponentu, to sobie zapiszmy. Przejdźmy do naszego app komponentu. Przechodzimy do naszego app komponentu. No i stąd jeszcze usuńmy już te app value, no bo już tego komponentu nie mamy. Zapiszmy aplikację, app komponent możemy sobie zamknąć. I teraz możemy przejść do przeglądarki i upewnić się, że możemy zobaczyć wartości. No i widzimy, tutaj są te wartości wyświetlane. No to wróćmy do kodu. No dobrze, ale co my chcemy zrobić z tymi wartościami? No to my chcemy te wartości przekazać w dół do komponentu dziecka, do komponentu rejestracji, abyśmy mogli użyć naszego komponentu rejestracji i wybrać jedną z tych różnych wartości. Oczywiście nic z tym nie zrobimy później, ale jest to wyłącznie w celach demonstracyjnych, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, co dzieje się przy komunikacji rodzica do dziecka. Czyli teraz ten paragraf tutaj jest nam niepotrzebny. Usuwamy ten akapit. Nie będziemy wyświetlać tych wartości tutaj. No ponieważ nie o to nam chodzi. My chcemy te wartości przekazać do naszego komponentu dziecka, czyli do app register, do naszego komponentu rejestracji. I sposób na przekazanie wartości do komponentu potomnego polega na tym, że używamy nawiasów kwadratowych. Tutaj sobie używamy nawiasów kwadratowych. I teraz musimy powiedzieć, jakich wartości używamy tutaj. No, używamy tutaj values i to będą wartości, no bo values to są wartości, powiedzmy, że to są wartości z naszego home komponentu, czyli będzie to values from home. From home. Tak sobie to nazwiemy. Values from home. I to będzie równać się naszym wartościom, które tutaj mamy w home
komponencie, czyli będzie równać się values. Oczywiście te values tutaj muszą być w cudzysłowiu, tak? I następnie musimy użyć tej właściwości values from home, którą przekazujemy w naszym komponencie dziecka. I tego będziemy używać jako właściwości wejściowej, values from home. Będzie to zawierać wartości, które przekazujemy do naszego komponentu rejestracji, komponentu register. Te wartości przekazujemy values i one się będą w naszym komponencie nazywać values from home. Czyli teraz możemy przejść do naszego komponentu rejestracji. Tak, jesteśmy w naszym komponencie rejestracji i teraz otrzymujemy tutaj właściwość w naszym komponencie potomnym. I jak ją otrzymujemy? No to musimy teraz użyć czegoś, co nazywa się wejściem, co nazywa się input. No i tutaj deklarujemy sobie input. Input. Tak. I ten input to oczywiście to są te nasze wartości wejściowe. Values from home. Czyli tutaj będzie input values from home. No i to jest jako typ n. I na końcu średnik. Dobrze, teraz możemy zapisać sobie nasz home component. Zapisać sobie nasz register component. I w tym momencie będziemy mieli dostęp do tej właściwości values from home w naszym komponencie rejestracji. No i będzie ona teraz zawierała wszystkie wartości przekazane z naszego home komponentu. Czyli w tej właściwości teraz będziemy mieć wszystkie te wartości, które zostaną do nas przekazane przez komponent home. I teraz możemy wykorzystać to w naszym template do rejestracji, w naszym szablonie rejestracji. Czyli przechodzimy do register component HTML. No i teraz możemy wykorzystać te właściwości, aby je wyświetlić. No i powiedzmy, że zrobimy sobie tutaj pod tymi dwoma inputami z nazwą użytkownika i hasłem, zrobimy sobie tutaj takiego selecta, gdzie będziemy mogli listę wyboru, gdzie będziemy mogli wybrać te wartości. I dodamy sobie tutaj diva. W tym divie będzie oczywiście klasa. Klasa ta to będzie oczywiście form group. Form group. No i teraz tutaj w środku dodamy sobie etykietę label. Tak? I tutaj w tej etykiecie będziemy dawali informację, jaka jest Twoja ulubiona wartość. Wartość, znak zapytania. No i tutaj do tego labela dodamy sobie fora, który będzie się odnosił do tego naszego inputa, który będzie listą wyboru do naszego selecta. No i tutaj będzie for i to będzie się nazywać jako nasza ulubiona wartość, czyli favorite value. Favorite value. No i teraz robimy tą listę rozwijaną, czyli używamy selecta, select, tak, a w środku będzie option. Dobrze, no i teraz ten nasz select, oczywiście musimy mu nadać klasę i ta klasa to będzie również form control, form control, cudzysłowie, tak, form control, no i oczywiście ID, ID no to jest favorite value, czyli nasza wartość ulubiona. No bo nasza labelka ma się odnosić do tego selecta. No i teraz tutaj w opcjach będziemy chcieli wyświetlać te wszystkie wartości. Czyli musimy użyć ng4. Czyli piszemy a ng4 tab. I teraz tak,
będziemy się iterować po values, values i będziemy pobierać wartość value. A dokładnie nie będziemy się iterować po values, tylko będziemy się iterować po tych wartościach z home, czyli po tym value from home. I tutaj sobie wklejamy value from home. No i teraz tutaj jeszcze sobie dodajemy value równa się value. No i tutaj w każdej opcji będziemy wyświetlać nazwę tej wartości. Czyli odwołujemy się do value i do name. No i to wszystko. Wszystko, co nam jest potrzebne. I teraz powinniśmy być w stanie zobaczyć te wartości wchodzące w skład naszego komponentu rejestracji z naszego komponentu home. I teraz przetestujmy to w przeglądarce. Zapiszmy nasz komponent i przejdźmy do przeglądarki. Jesteśmy w przeglądarce, wybieramy rejestracja i widzimy, teraz się pojawiła tutaj lista rozwijana, jaka jest Twoja ulubiona wartość. No i jest pierwsza wartość i jak sobie klikniemy, no to mamy te wszystkie wartości, jakie są do dyspozycji. I te wartości, co tutaj się wyświetlają, pochodzą z naszego komponentu home i są one przekazywane do naszego komponentu rejestracji. I tak to działa. W następnym odcinku spojrzymy na alternatywę tego podejścia, jaką jest komunikacja w drugą stronę, czyli od dziecka, od komponentu dziecka do komponentu rodzica. No a ostatnią rzeczą, którą robimy w tym odcinku, to trzeba oddać kody do repozytorium.